Gdybym zapytał teraz o budowniczych piramid, na pewno część osób odpowiedziałaby żartobliwie, że piramidy zostały wzniesione przez kosmitów, natomiast inni już mniej żartobliwie odpowiedzieliby, że piramidy zostały wzniesione przez niewolników. I ciężko dziwić się tej odpowiedzi, ponieważ taki obraz utarły w obecnym społeczeństwie nie tylko media, hollywoodzkie superprodukcje, ale również Biblia czy relacje starożytnych historyków, jak na przykład Herodota, który tak oto wspominał budowę piramidy Cheopsa. Chufu przywiódł kraj do skrajnej nędzy. Zamknął on bowiem wszystkie świątynie i naprzód powstrzymał Egipcjan od składania ofiar. Następnie rozkazał wszystkim, żeby dla niego pracowali. Jednak czytając te słowa, trzeba mieć na uwadze, że Herodot zapisywał je około roku 430 przed naszą erą, czyli ponad 2000 lat po wzniesieniu piramidy Cheopsa. Więc to trochę tak, jakbyśmy dzisiaj opisywali żywot Juliusza Cezara tylko i wyłącznie z relacji współczesnych Włochów. A jak było naprawdę z budowniczymi piramid? Otóż postaram się wytłumaczyć to w tym filmie. Koncepcja pracy niewolniczej napotyka przede wszystkim trudności choćby natury praktycznej. Wyobraźmy sobie niezliczone rzesze niewolników pracujących przy budowie piramidy. Do nadzoru takich ilości niewolników potrzeba by było rozbudowanego aparatu bezpieczeństwa, gdyż bardzo łatwo byłoby o bunt. A nawet zakładając, że takie przedsięwzięcie byłoby wykonywalne dla władców starego państwa, na pewno pozostałaby po nim jakaś wzmianka pisana, bo przecież władcy starożytnego Egiptu bardzo przykładali wagę do sporządzania zapisków oraz gromadzenia archiwów. A jednak teksty z okresu starego państwa nie wspominają ani o niewolnikach, ani o niewolnictwie. Ale oczywiście egiptologia nie dysponuje tylko źródłami pisanymi. Od ponad 100 lat znane są odkryte w Deir el-Medina oraz Amarnie wioski robotników zatrudnionych przy budowie i ozdabianiu królewskich grobowców w okresie Nowego Państwa. Po przebadaniu materiału archeologicznego okazało się, że w obydwu tych miejscach status społeczny ich mieszkańców był daleki od niewolnictwa, wręcz przeciwnie. Można śmiało stwierdzić, że należeli do elity społecznej. Wiedli życie dostatnie i wygodnie. Rodziną robotników pracujących przy królewskich grobowcach w okresie Nowego Państwa niczego nie brakowało. Mieli zawsze pod dostatkiem żywności, odzieży oraz wszystkich innych niezbędnych produktów oraz artykułów potrzebnych, aby wieść godne życie. Innym dobrym przykładem tego, jak żyli robotnicy, mogą być pozostałości miasta Kuchan, które w czasach średniego państwa służyło kultowi grobowemu przy piramidzie Senusereta II. Miasto to cieszyło się bardzo wysokim statusem społecznym oraz jeżeli chodzi o dobrobyt, wyróżniało się dosyć znacznie na tle wszelkich innych sąsiednich osad bliskich mu w czasie i przestrzeni. Jednak przez wiele lat tego, co znaleziono z późniejszych wiosek robotników Deir el-Medina, Amarni oraz Kuan, nie łączono z jakimkolwiek materiałem archeologicznym z okresu Starego Państwa, który potwierdziłby to, co sugerowały znaleziska archeologiczne oraz zdrowy rozsądek. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach wokół płaskowyżu Giza znaleziono liczne budowle związane z budowniczymi piramid. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku ówczesny szef egipskiej służby starożytności Zahi Hawass na wschód od piramidy króla Cheopsa odkopał szereg budynków z cegły mułowej. Wewnątrz znaleziono tysiące fragmentów ceramiki codziennego użytku, form piekarskich, warsztat kowalski oraz narzędzia kuchenne. Budynki te tworzyły miasteczko znane z ówczesnych dokumentów jako Gerdgend Khufu, czyli osada Khufu. Mieszkańcy tego miasteczka pracowali przy budowie i utrzymaniu wielkiej piramidy tego faraona. Począwszy od roku 1992, Hawass ogłosił również odnalezienie licznych grobowców należących do ludzi z tego miasteczka, niektóre z płaskorzeźbami i inskrypcjami. Posiadanie własnego grobowca, a tym bardziej w pobliżu grobowca faraona, któremu się służyło, było niezwykłym zaszczytem.
co świadczy o tym, że nie mogli być w nich pochowani niewolnicy, a ludzie cieszący się dużym szacunkiem i na pewno nie należący do najniższych warstw społecznych. Dzięki tego typu odkryciom staje się jasne, że piramid nie mogli wznosić niewolnicy. W pierwszych latach XXI wieku przeprowadzono również dogłębne prace wykopaliskowe na terenie miasta odkrytego w pobliżu piramidy Mekerinosa w 1906 roku przez George'a Reisnera. Jak się okazało, było to miasto robotników, które istniało jeszcze na długo po śmierci króla Mekerinosa, podtrzymując kult zmarłego władcy w zamian za zwolnienie z podatków. Dodatkowo w obrębie miasta zidentyfikowano budowle jako wielkie jadalnie i sypialnie, a w pobliżu nich miejsca, w których wypiekano chleb i przygotowywano ryby. Archeolodzy doszli do wniosku, że natrafili na budowlę, która mogła zapewnić wyżywienie i schronienie dla 200 tysięcy lub więcej ludzi zatrudnionych przy budowie piramid. Wszystkie te odkrycia wydają się potwierdzać tezę, że robotnicy pracujący przy królewskiej piramidzie cieszyli się specjalnym statusem, często wyższym niż inni obywatele. Tak więc ani w pisanych, ani w archeologicznych źródłach nie znaleziono niczego, co pozwoliłoby na sformułowanie kategorycznego twierdzenia, że budowniczowie piramid byli niewolnikami. Przeciwnie, ich pracę przypuszczalnie postrzegano jako istotny wkład, wyjątkowo ważne zadanie. Społeczności Egipcjan w okresie Starego Państwa, znające pismo, dobrze rządzone, spokojne i gospodarczo niezależne, były w stanie tak skoordynować swe wysiłki, by w zorganizowany sposób ustanowić obecność boskiego monarchy na ziemi. Przypuszcza się, że ludzie, którzy budowali piramidy, byli robotnikami poborowymi. Jednak należy tutaj nadmienić, że w późniejszych czasach do wznoszenia wszystkich egipskich monumentów, świątyń i grobowców, robotnicy w większej mierze byli ochotnikami, którzy podczas pory wylewów, czyli wtedy, kiedy na roli nie było żadnej pracy, z własnej woli zatrudniali się, aby pomnożyć swój majątek oraz uczestniczyć w wielkim dziele ku czci bogów i faraona. Piramidy były budowane jako miejsca, w których miały spocząć doczesne szczątki faraona, potomka Horusa na ziemi. Od tego, czy jego ciało przetrwa, zależała pomyślność przyszłych pokoleń, gdyż faraon nawet po śmierci nie ustępował stanowiska i zza światów czuwał nad dobrobytem i pomyślnością swego ludu. Ale te olbrzymie budowle są nie tylko owocem rozwoju pojęć religijnych i zwyczajów pogrzebowych, lecz także możliwości egipskiego społeczeństwa. Kamień po kamieniu, budowa piramidy była hołdem oddawanym porządkowi mat, jakiemu podlegało całe egipskie państwo, łącznie z faraonem na samym szczycie. I dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości dotyczące budowniczych piramid oraz osłabiłem wizerunek starożytnych Egipcjan jako kultury zbudowanej na cierpieniu oraz niewolnictwie. Jeżeli tematyka kanału jest interesująca, zachęcam do subskrybowania, gdyż w najbliższym czasie pojawią się kolejne filmy tego typu. Natomiast jeżeli materiał się podobał, zachęcam do udostępnienia oraz pozostawienia łapki w górę lub komentarza. I do usłyszenia w kolejnym filmie.